To była kolonia parośla. Z jednej strony las, z jednej strony łąki były i później były pola orne. Tam toczyło się życie normalne. Z Ukraińcami były dobre stosunki, zebrania robiły, jakieś zabawy, nic nie było podejrzanego. Kiedy to się zaczęło dziać? To było w styczeń. 43 rok. Przyjechała grupa Ukraińców na koniach, około 10, ujechali całą porośle i później nas zatrzymali, no i nas wypytywali, czy nikt nie przychodzi, czy, czy nie przyjeżdża, bo my jesteśmy partyzantki ruski, bo oni się przybywali poddawali jako partyzantka ruska. Nie? A to był wywiad taki. To były niemieckie czasy, bo oni już tam chcieli wcześniej, ale Rusy nie pozwolili, zaraz ich rozbroili. A jak przyszli Niemcy, oni poszli na służbę do Niemców, służyć tam do wojska, bogocili się u broń i oni się już przygotowali. Niemcy mówili, że to jest gorzej jak na froncie. No i nad ranem 9 lutego 1943 pukanie do drzwi takie silne. Ojciec zerwał, poleciał do okna i przychodzi z powrotem, mówi, że jakieś wojsko, uzbrojone grupy. Mój mamy otwieraj, bo co zrobisz, nic nie robię. No to my już się pozrywali, nie, i u nas taki pies chlebowy był, stale ciepły był. Moja siostra była Jalila, starsza tam była kuzynu. Szybko na ten piesku skuszyliśmy, a to tak było, wejście na prozno. i myśmy ich wszystkich widzieli, myśmy ich polecili, a było około 16 ich. Pierwsi ślid trochę tak umądrowani, to jakieś frażerce, gwiazdko ruskie. A później to, wiesz, normalnych tych ukraińskich suchmanach. I wszystko poszło do dużego pokoju, wszyscy, nie? Tylko dwódca został i zaraz kazał słomy przynieść, oni nosili słomy. I tam się zamknęli w tym pokoju i w ogóle nie wychodzili. Tylko ten ich cały dwódca stał w kuchni na wacie, a oni poszli spać, tak. Oni cały dzień prawie spali, nie wychodzili. No i, i tak to trwało. Nigdzie nie wolno było wyjść, nic. Ojciec szedł do brątku to z tyłu za nim. No ale mówi, macie się nie obawiać, bo my jesteśmy ruską partyzantką, was bronimy, Niemcy chcemy tu przygonić, ale musimy się tu u was przynucować jeden dzień, a na drugi dzień my odjedziemy. Nie? Tych Wasowców zaprowadzili tam do naszej sypialni, ale już rozmondarowani tylko w Bieliny było i nie było. To ten dowódca ich tam przysłuchał i tak to trwało do obiadu, takie chodzenie. I... No a po obiedzie mówi ten, bo on tam gdzieś był na spotkaniach, bo on był główny, a myśmy mieszkali w środku wsi i tam się schodzili na rady jeszcze. No i po obiedzie o, o się zaczęli tam dochodzić. Czyli macie słoninę, bo wojsko trzeba nakarmić. Ojciec mówi, że nie ma, nie a on poszedł do komórki i tam znalazł Za do ojca, że my walczymy o was, a wy żalujecie nam słonili. I zabrali go do pokoju, sprawić mu że coś. I ja w tym momencie wyskoczył z tego pieca w drzwi i na dwa. I chciał uciekać do następnych śniegów. Ale to pora śnieg wyleciał za mną, złapał mnie z powrotem. No i kazano nie wychodzić. Tak po 12 godzinie przychodzi tego dużego pokoju, do mamy mówi, że ma się Mówi, że jest siekier. To daj. Dala no, mu i on z poszedł do dużego pokoju. I jakiś czas trwało to i tam go mordowali. Tych włosowców, co zdjęli z warty. pokoju? pokoju a w tym dużym pokoju, tam gdzie spali. I później komandir mówi, że teraz sypialnia jest wolna, musicie tam iść, bo my was powiążemy. Bo jak przyjdą Niemcy i nie, nie będziecie powiązani, to będą mieli do was pretensje, mogą was krzywdę zrobić, że utrzymujecie kontakty, a tak jak będziecie powiązani, to będzie wszystko w porządku. No to myśmy poszli do tej sypialni. Mama do ojca mówi, i co, mocno się tam pobiły? Mówi, nie, nie chodziło o słoniny, chodziło o broń. Mój ojciec na wojnie był jako wojskowy, o karabin schowany gdzieś mundur to wisiał i plaż, to ten dowódca tak przymierzał, ale mój to nie mają, to nie od tego ruszane. No i później w jakieś chwili kazali nam się położyć, stało łóżko, to takie było przejście, to rodzice, dziadek i babcia, mama i ojciec, a jeszcze była mała dziewczynka taka, kulista, tam dalej, to siostra moja po jednej stronie, a po drugiej, po lewej stronie, ty. Kołyski położyli się i tak twarzą do podłogi. Na ziemi? Na ziemi, tak. Do i, i momentu tego nic słyszałem, nic nie pamiętam. Przytomność straciłem. No ale jak uzyskałem przytomność, to oni jeszcze byli. Wszystko wynosili. Tam zabierali ciężyny, koły, wszystko co tam nim było. Ubrania, nie? Wszystko. Świni, krowy, wszystko poznałem. I ja się przybudziłem. Cały krwiodolany. I myślę, coś się stało. W tym czasie mama się odezwała takim chrapliwym głosem. I przyszedł się no to słyszałem. No zrobiła się wtedy cisza i one już powynosili wszystko, ale słyszałem, że znowu się zbliża. Przyszedł, drzwi otworzył, ale tylko tak zerknął. Zamknął, i koniec było, już pojechali. No ale ja się leżę, nie wstaję, nic. Ale jak posłyszałem, że sanie odchodzę, bo to luty był mróz, 30 stopni, skrzypiały sanki, nie? bo na, na saniach przyjechali. No to mówię, to oddychali. No i ja wstałem. Jak ja wstałem, to moje siostra też wstała. Nie? I mówię, i Lila, co ty żyjesz? A mówię, Cię czemuś miał, nie żyć. I ona tak była odurzona. Plaską, a ja tym obuchem byłem uderzony. Czyli każdego z Was uderzyli tą siekierą? tą. Mama ba, takie czarne włosy grubo miała, to miała odcięte. Bo to tak ogromne lilo. tak starszy i A dzieci to tym tempem obuchem. nie? I Lila dostała tylko tak cała skóra, bo tam nie dokładnie uderzył, nie? Mama jeszcze żyła i przyszedł i dobił. To słyszałem. Ja cichutko leżałem. No Jak oni, byśmy postawali, Lila stała, jeszcze w tej tam, Bogusia była, to jeszcze żyła. Działa na ręce zmarła. Już uderzona? Ta. W czoło? No. Ja nie patrzyłem, bo nie, nie mogłem patrzeć. No i strasznie nam się pić chciało. A musieliśmy przejść po, po trupach, bo wyjścia nie było. Myśmy przeszli do kuchni. Napili się wody, drzwi były otwierane wszystko, to że mróz, zimno, myśmy drzwi pozamykali i położyli się spać. I rano myśmy powstawali, I widzimy zobaczyć do sąsiadów, do stryja. Ja mówię, to wszędzie to samo, dymu nie ma, nikt nie pali. Ja mówię, to jest cała wieś wymordowana. Baliśmy się i my z powrotem na ten piec, tam ciepło było. Lila jeszcze tak zasłoniła jakoś, zasłonął trochę. I siedzimy, i siedzimy tam, no, ale już dzień. I przyszli pierwsi Niemcy. Nawet karabinę wziął, zasłonę zrzucił. A my myśleli, że banda wróciła. Ale ja tak popatrzyłem z boku i mówię, nie, to nie banda. Wszystko w jak się należy. No i Niemiec zaczął zdjęcia robić. Przyszedł do nas, poszedł do sypialni poszedł do pokoju tamtych, lasowców, a oni leżeli jeden na drugim, poswargotali, poswargotali, coś pogadali i poszli. No ale już cywile najechali, nie? Przyjechał mój kuzyn przybył, no i zaraz do mieszkania, zobaczył nas, my nie chcieli zejść, tam takie ciotki przyszły, mówili... Chodź, nas zawieziemy do doktora. Nie, my do swojego domu nie pójdziemy. No ale w końcu przekonali. Ja mam tylko jedno pytanie. Jak was, znaczy waszą rodzinę pomordowali Ukraińcy, to pan mówił, że pan został z siostrą sam w domu. Nie. Rodzice byli no, leżeli, po prostu zabici. Ile, ile dni byliście, że tak powiem, z tymi trupami? Przez całą noc byli. Przez całą noc, aż do rana. Wtedy miał pan 13 lat, jak, jak to się stało. Siostra była dwa lata młodsza, tak? A no, proszę mi powiedzieć, jakie, jakie było odczucie? Jak no, zobaczyliście, no, rodzice zabici, a wy żyjecie, no to, to nie wiem, no, no, przeszło wam coś przez myśl, że trzeba uciekać, czy nie wiem, iść do rodziny, czy, no. czy, czy zawołać o pomoc? Człowiek był szokowany, ale jak myśmy popatrzyli i naprzeciw dom stały, no było na stole dziecko, było z ogórkiem w ręku. I tak działo na tym stole zabite Jak to Niemcy weszli, to, to, to już było niesamowite przeżycie. My od razu czułem, że to przyszły z powrotem Ukraińcy. Badać, kto jeszcze nie zabity. się w drugą stronę do, do ściany, bo czekaliśmy na, na śmierć. No po prostu na śmierć. No. I przyszła wiosna. Tu można dać bo tu... No to myśmy stworzyli samoobronę. Nie? wykupaliśmy taki duży schron, no i broń już mieliśmy, bo my broń kupowali od Niemców za jajka, za masło, za ser. No, taki był dowódca nasz, on miał karabin borowski, on był naszym komendantem. Jak ten był zbudowany już ten schron, to ja tam zawsze na z zwóziłem tych, co w puchotarach mieszkali. Jak rano odwoziłem, to stawałem dalej trochę, bo gospodarz chciał zobaczyć, bo tam mogli być Ukraińcy, bo Ukraińcy w końcu napadli. Podeszli bliżej, tak, około 30-40 metrów, tłum ludzi. Wszystkie domy podpalili. Wszystko się paliło. A był Ukraińczyk, który mieszkał szyrko to jego dom zostawili, nie, nie podpalili jego domu. Ale to tak na tego schronu, to któryś z poleciał i podpalił sam. Nie? I oni byli widoczni, i oni się bali. Bo jakby dużo zginęło, bo one były na widoku. A dookoła a tego schronu było pole. Bo to w polu było, no, żeby jakich, nie było jakichś zasłon, żeby one sobie bezpiecznie poschodzili. No i one postali tam z 10-15, może że z pół godziny. No i nie strzelaj jeszcze się na strzelasz, Tylko takie tylko, odgłosy tylko, tylko były. Strzelaliście? Nie, tylko antek przybył, strzelu raz. No na drugi dzień wszystko spalone, nic nie ma. Trzeba było, było uciekać. Wszyscy pojechali do Antonówki. Tam stacja była kolejowa. Niemcy podstawili te <noise> wagony, migrarki, załadowali. I do Niemiec. Było życie, była wieś. Jednej nocy wszystko zostało odkładane. Ukraińcy chcieli to spalić. Żeby żadnego znaku nie było. Ale jak pojechałem pierwszy raz na parośle, po tylu latach, bo to były lata, wszystko poznałem. Gdzie mieszkanie, gdzie miedza była nasza, gdzie pola masz, wszystko. Poznałem. Nie ląki. Tam wszystko, te, oni zasadzili to lasem. Te wszystkie pola zasadzone lasem. I co jeszcze? Grusza stała. Bo tam było 4 czy 5 grusz. To jedna się zachowała jeszcze stoi, po tylu latach. I stryjka Sosna też stoi, a już taka starożytna rzecz. No. Jak pan jechał, to miał pan pewne obawy, nie wiem, myślał pan, że nie wiem, coś się znowu wydarzy, że spotka pan ludzi, tych, którzy was mordowali? Bałem się, na pewno, że się bałem, bo była taka sytuacja, że był szirko w Antunówce. A to był syn Szyrka, sąsiada naszego, a ten Szyrko był w bandzie, był w bandzie i przybyli, wydali jego Niemcom, tego Szyrka, Niemcy zgładzili go, a syn został. I syn nadal I, żyje? I on nadal żyje, ja go widziałem i, i chciałem się do niego odezwać, się bałem bo...